Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka, a dzisiaj razem ze mną jest dyrektor Centrum Kultury i Sztuki imienia Adesary w Starym Sączu, pan Wojciech Knapik. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Panie dyrektorze, zakończyła się właśnie peryferiada. To jest taki nowy projekt, chociaż nie lubię tego słowa, ale pozwolę sobie go użyć, Centrum Kultury i Sztuki. Skąd w ogóle nazwa na zorganizowanie tego typu imprezy, bo jest ona dosyć nietypowa i nietypowa. Ciekawa. Łatwo mi to będzie wytłumaczyć, bo jestem autorem tej nazwy. Nie bez przeszkód. Ona spotkała się z pewnym oporem pracowników, ale postawiłem na swoim. No jest to, myślę, nazwa oryginalna, łatwo się zapamiętuje. Z drugiej strony pokazuje jakby misję naszego festiwalu, od razu jest zawarta w tym słowie. Chcemy prezentować na tym festiwalu kinematografię obrzeży, kinematografię spoza głównego nurtu oraz drugi taki wyraźna misja, prezentować filmy o prowincji, filmy z całego świata prezentujące różne oblicza prowincji. Uznaliśmy, że Stary Sącz, prowincjonalne małe miasteczko, świetnie się nadaje do tego, żeby być takim centrum światowej kinematografii prowincjonalnej. Ale ta prowincja często ma taki pejoratywny wydźwięk. Ja myślę, że to wynika z kompleksów oczywiście pewnych. Jeżeli się tych kompleksów nie ma, to ta nazwa nie przeszkadza. Każde miejsce jest dobre do życia w dzisiejszych czasach. Można się realizować w dowolnym miejscu na świecie i mieć taki sam dostęp do informacji, do kultury. No do kultury to może trudniej, bo nie chciałbym, już wchodzę troszkę na inny temat. Można mieszkać w dowolnym miejscu na świecie. To nie jest tak jak 150 lat temu, że ktoś się rodził w jakimś miejscu i umierał w tym miejscu. Jesteśmy mobilni, wybieramy sobie miejsce do życia. My, ludzie, którzy organizujemy peryferiadę, wybraliśmy sobie Stary Sącz jako miejsce naszej pracy, życia, realizacji. Jesteśmy z tego dumni, więc my, u nas słowo prowincja czy peryferia na sztandarach ma absolutnie pozytywny wydźwięk. Rzucamy wyzwanie innym ośrodkom kulturalnym, dużym, ambitnym, znanym. I chcemy pokazać, że w Starym Sączu też można robić wartościowe rzeczy. Zresztą od wielu lat staramy się to robić. Beskidzka kanikuła filmowa, taki pełny tytuł tej imprezy, tego wydarzenia. Jakie filmy i skąd dobór? I skąd pomysł na dobór tych filmów? Dobór filmów jest akurat autorskim dziełem naszego dyrektora artystycznego Filipa Nowaka, filmoznawcy, który od wielu lat prowadzi w naszym Centrum Kultury klub filmowy Kinematograf i on, że tak powiem, przez wiele miesięcy tworzy sobie taką listę marzeń. Ona oczywiście potem jest weryfikowana przez możliwości jakby dystrybucyjne pokazania takiego filmu na naszym festiwalu jeszcze za jakieś tam względnie sensowne pieniądze, bo uczestnictwo w naszym festiwalu to jest dosyć tania w dzisiejszych czasach przynajmniej rzecz. Bilet kosztuje 10 zł na spektakl, więc wiadomo, nie stać nas na jakieś tam hollywoodzkie produkcje, które zresztą rzadko traktują o prowincji. Bardziej skupiamy się na filmie niezależnym, niszowym, artystycznym. I takie właśnie filmy prezentujemy na naszym festiwalu. W tym roku akurat było 5 filmów polskich i 5 filmów zagranicznych. Festiwal trwa 10 dni. No i tak jak mówię, jest to pochodna pewnego programu, wartości artystycznych danego filmu, też pewnej koncepcji, żeby prezentować różnorodne kino, a z drugiej strony takie możliwości dystrybucyjne do pokazania tego w takiej właśnie formule, bo różne filmy mają różne ograniczenia, jeżeli chodzi o pokazywanie na różnych biletowanych imprezach tego typu jak nasza. I jeszcze nie padło tutaj, że to impreza plenerowa, oczywiście poza tymi plenerowa, no to rozszyfrujmy wszystkie człony tej nazwy. Beskidzka
kanikuła filmowa Beskidzka, jesteśmy w Starym Sączu, w Beskidzie Sądeckim. Docelowo w ogóle mamy taką ambicję, żeby się stać festiwalem rozpoznawalnym również szeroko, poza naszym regionem. Może być tak jak na innych takich prowincjonalnych festiwalach. Podam przykłady Kazimierz Dolny, że Zwierzyniec, Insko, Cieszyn, gdzie po paru latach jakby wytwarza się publiczność taka szeroka, ogólnopolska, ci ludzie przyjeżdżają specjalnie na to wydarzenie. No Beskidy łatwo nas zlokalizować. Chcemy się też kojarzyć z górami. Kanikuła, bo mamy wakacje. Kiedyś to słowo było znacznie powszechniej rozumiane niż dzisiaj. Ja się jeszcze uczyłem języka rosyjskiego, więc wiemy, co to jest kanikuła. Wakacje po prostu. Nie tylko wakacje. Nie tylko wakacje, no też jest to psia gwiazda na przykład. Był taki wiersz. A filmowa, bo jest to festiwal filmowy. Pierwsza edycja tego festiwalu, czyli rozumiem, że będą następne, tak jak Pan wspomina, będziecie próbować wypłynąć na będziemy szersze próbować. Geograficznie wody. A jak mam być szczery, to pomysł na ten festiwal zrodził się dosyć spontanicznie. No oczywiście wymusiła go pandemia. Jeszcze gdyby pandemii nie było, to kanikuła by się tak szybko nie urodziła. My pisaliśmy przez kilka lat wniosek do ministra kultury o organizację festiwalu filmowego, trochę innego, i tak prawdę mówiąc liczyliśmy, że kiedyś nam się to uda i ruszymy. Natomiast no jeszcze w maju, jak przypomina Pani sobie, no było zamknięcie kultury, ono trwało wiele miesięcy i zastanawialiśmy się, które z naszych imprez mają rzeczywiście szansę odbyć się przy jakimś tam częściowym odmrożeniu. I to był pomysł na zrobienie czegoś dla mieszkańców regionu, dla turystów, nawet gdyby istniały pewnego typu obostrzenia, no bo wymyśliliśmy właśnie ten festiwal pod gwiazdami plenerowy. Potem się okazało, że no, można robić więcej rzeczy, ale my się tak już jakby zaczęliśmy identyfikować z tym pomysłem, że postanowiliśmy w to brnąć dalej, no i nie żałujemy, ponieważ festiwal spotkał się z bardzo jakby ciepłym przyjęciem widzów, krytyków, naszych gości, aktorzy, bo też nie dodałem, oprócz filmów są spotkania z twórcami. No oni są wszyscy zachwyceni Starym Sączem. Rzeczywiście twierdzą, że to jest takie miejsce z duszą, miejsce z klimatem, chwalą jakby schludność tego miasta, jego bardzo fajną atmosferę. Ci twórcy, których oczywiście gościmy u nas w Starym Sączu, potem dzielą się tymi wrażeniami na swoich mediach społecznościowych, że po raz pierwszy od wielu lat budzi ich kogut, dzwony od klarysek, tego typu historie. To bardzo miło, takie rzeczy się potem czyta. To czekamy na kolejną edycję, pewno za rok, rozumiem. Tak, chcielibyśmy, żeby ten festiwal się odbywał co roku w wakacje. Zastanowimy się jeszcze w jakim okresie, to jest bardzo dobry czas, ten początek sierpnia, dlatego że jest już, zmrok zapada później niż w czerwcu, gdzie dzień jest bardzo długi, no i możemy te filmy zaczynać wyświetlać koło godziny 20:30, no w czerwcu byśmy musieli czekać gdzieś do godziny, no jeszcze co najmniej 20:30, godzinę dłużej. Oczywiście wieczory są trochę chłodniejsze, ale odpowiednio przygotowawszy się, jakiś kocyk, cieplejsze ubranie. Ale przyznam szczerze, że wrażenia, przynajmniej tak nam mówiła publiczność, z oglądania takiego filmu pod gołym, rozgwieżdżonym niebem, są fantastyczne i liczymy, że to będzie też siła naszego festiwalu. To trzymamy kciuki. Kolejna impreza, która rusza już w poniedziałek, o ile się nie mylę, to Międzynarodowy Plener Malarski. To już jest impreza długoletnia, z długą tradycją znana, ale może dwa słowa na temat tego akcentu, który przygotowujecie dla mieszkańców Starego Sącza i dla turystów oczywiście, nie tylko dla tych zaproszonych gości. To jest, rozumiem, że chodzi o happening, który się odbywa. To jest pomysł twórcy tego wydarzenia, czyli zmarłego już świętej pamięci profesora Mariana Nowińskiego. On sobie właśnie wymyślił, że
żeby to nie był tylko, nie było to tylko wydarzenie, gdzie artyści zamknięci w swoich pracowniach, dyskutujący w swoim gronie, gdzieś tutaj spędzają czas i turystycznie, i artystycznie, ale żeby było właśnie takie wydarzenie, w którym mogą brać udział mieszkańcy co roku. Pod koniec pleneru, a plener trwa 2 tygodnie, jest organizowane takie wydarzenie, gdzie no, mieszkańcy są zaproszeni, każdy może w tym udział wziąć. Zawsze to jest swego rodzaju niespodzianka, więc ja też nie chciałbym do końca zdradzać, ale no, od jakby twórcy zamysł jest taki, że jest tworzona pewna rzeźba, instalacja bardziej, właśnie na rynku, taka tymczasowa, epizodyczna, której życie trwa kilka dni, a następnie uroczyście w formie no, takiego prawie że rytuału jest spalana. Jest to rzecz absolutnie efektowna, niepowtarzalna. Mamy do czynienia z pewnym dziełem, które powstaje na naszych oczach, a potem niknie. No to, trochę jest to alegoria też naszego życia, mówiąc szczerze. I artyści jakby bardzo chętnie się w to włączają. I jest to na pewno no, proces twórczy, w którym uczestniczą i bardzo to lubią. Bardzo to lubią, cenią, też chętnie się dzielą tym doświadczeniem później po powrocie do swoich krajów. Czyli Międzynarodowy Plener Malarski od poniedziałku rusza i kolejna impreza duża, o której nie powiemy na pewno wszystkiego, bo też z tradycją panonika. Czy tutaj jesteście przygotowani na jakieś obostrzenia, bo no tak, imprezy tak, plenerowe tak. Też się rządzą swoimi prawami. Rządzą się swoimi prawami. Aktualnie, no, z czego się bardzo cieszymy, są możliwe, są dopuszczone. Przy czym zasady są no, takie bardzo dla organizatorów dokuczliwe. Wszystkich organizatorów, wszystkich imprez plenerowych w Polsce obowiązuje zasada, że możemy wpuszczać na nasze wydarzenie jedynie 250 osób, które nie zostały zaszczepione, a dla pozostałych osób nie ma limitu. No, powoduje to no, przede wszystkim konieczność tłumaczenia przez nas, że to nie my jesteśmy autorem tego przepisu i my się musimy do niego stosować. No, są oczywiście inne również wymogi, jak odpowiednia powierzchnia zarezerwowana dla jednego uczestnika. Chodzi o to, żebyśmy nie byli tacy skupieni wszyscy w jednym miejscu. Oczywiście konieczność dezynfekowania, no specjalnych takich zabezpieczeń sanitarnych. Oczywiście jako organizatorzy panoniki jesteśmy do tego przygotowani. Tegoroczną imprezę zaplanowaliśmy od samego początku jako wydarzenie mniejsze niż zwykle, bo ta impreza nam się rzeczywiście już rozrosła do bardzo dużych rozmiarów. Śmiem twierdzić, że to jest największa impreza kulturalna na Sądecczyźnie, ale no, ponieważ my jakby musieliśmy decydować o budżecie, o naszych planach na ten rok znacznie wcześniej niż zostały ogłoszone tak naprawdę te warunki. My od samego początku założyliśmy, że w tym roku to będzie impreza dla około 2000 osób, żebyśmy mogli po prostu być przygotowani na wszystkie sytuacje. I tak powiem szczerze, był to dobry ruch. Wiele osób wręcz cieszy się, że to będzie jakby powrót do świetnych początków panoniki, kiedy to była impreza kameralna, kiedy wszyscy się wręcz znali na tym festiwalu i nawet od kilku lat nasza publiczność, bardzo duża, tak jak mówię, mówiła, że oni tak trochę tęsknią, bo no, przypomnę, 2 lata temu mieliśmy prawie 10 tysięcy osób na festiwalu. Na pojedynczym koncercie, bo to nie jest tak, że my liczymy tą, sumujemy wszystkie koncerty. No, w tym roku to będzie tak jakby panonika trzecia, to jest tego typu skala. Natomiast mamy świetnych artystów, tutaj pod tym względem nic się nie zmienia z 7 krajów. No właśnie, krajów. 10 zespołów jest już znanych, 2 jeszcze pozostają tajemnicą. A właśnie mogę nawet zdradzić no tę tajemnicę, bo zaplanowaliśmy, że mniej więcej w tym czasie ogłosimy dwa ostatnie.
Ja sobie to w głowie mam ułożone, bo widzi Pani, nie mam żadnych notatek dniami, więc mogę powiedzieć, jak te koncerty w poszczególnych dniach wyglądają. Zaczynamy zawsze w czwartek, to też nas odróżnia, bo z reguły festiwale, takie imprezy weekendowe odbywają się w weekendy, ale my wiemy, że no, dla nas 70% to są przybysze. Więc oni muszą wrócić do pracy, do szkoły i to niedziela właśnie jest na to zostawiona. Czwartek, Balkan Ensemble, zespół bałkański, prezentujący muzykę bałkańską, ale ze Słowacji, po sąsiedzku, z Żiliny, nasi dobrzy przyjaciele. W drugiej kolejności Samokin Band, to jest zespół, który nie grał u nas jeszcze nigdy. Polski zespół, ale liderem, założycielem tego zespołu jest Rosjanin, kozak z Naddonu, Paweł Samokin. Świetny muzyk, grający bardzo żywiołową muzykę w naszym panonicznym stylu. To jest drugi koncert. A trzeci, taka typowa cygańska czy romska fanfara muzyków dętych z Rumunii, spod granicy mołdawskiej, Fanfara Szukar nazywa się, renomowany zespół z bardzo ciekawą, taką romantyczną historią, ale chyba nie ma czasu, żeby mówić o wszystkich zespołach. Może jeszcze będzie okazja. Może będzie okazja. To jest na koniec tego dnia, czyli trzy koncerty w czwartek. W piątek również trzy koncerty. Zaczynamy od zespołu Propabanda, to jest taki polski zespół mający ambicje być takim polskim przedstawicielem brass bandów w serbskim stylu czy bałkańskim stylu. Lujku, zespół z Ukrainy, który musimy sprowadzić i szukamy i chyba mamy takie rozwiązania, żeby oni w ogóle mogli przyjechać do Polski granicę, tak. I nie odbywać kwarantanny, ale są pewne wyjątki i my z tych wyjątków będziemy chcieli skorzystać. I to jest ten zespół, którego do tej pory nie zdradzaliśmy, niespodzianka. No, rewelacja panoniki sprzed 2 lat i tutaj jakby nasza publiczność domagała się po prostu, że koniecznie chce ten zespół zobaczyć, ponieważ no, on zrobił robotę dwa lata temu i jest absolutnym takim topem na tym naszym tegorocznym festiwalu. I zespół Dikanda, też nasi przyjaciele, ze wszechmiar panoniczny zespół, koncertował 2 razy, aczkolwiek przed wieloma laty, więc cieszymy się, że zaprosimy go znowu. Dygresja. Łatwiej by nam było robić festiwal oparty o same polskie zespoły, bo wtedy nie byłoby tego ryzyka. Natomiast no, panonika to jest wielokulturowość, współpraca, przyjaźń, ta nasza Europa środkowa i południowa i tak źle byśmy się czuli, robiąc panonikę tylko opartą na polskich zespołach. I sobota, 4 koncerty, Balkan Arts, polski kolektyw z Krakowa, ale mający obcokrajowców, między innymi Bułgara za lidera, czy jednego z liderów. Następnie zespół z Grecji, po raz pierwszy na panonice mamy reprezentanta tej części Bałkanów. Rodopi z północnej Grecji, to jest region Tracji. Następnie Mister Żarko, to jest taki międzynarodowy kolektyw z Berlina Zachodniego, który jest takim no, bardzo wielokulturowym miastem, ale tam tworzą go Serbowie, Bułgarzy, Macedończycy, Turcy, także bardzo kolorowa. Ferajna, świetnie grająca i tak pobudzająca do tańca przede wszystkim. I na zakończenie też jedna z rewelacji festiwalu sprzed 4 bodajże lat, zespół Zord z Węgier, nieprawdopodobna grupa, tylko 3 osoby na scenie, w tym jeden niezwykle skromny instrument, bo to jest drumla, czyli taki kawałek metalu, natomiast no, robią show, jakby to była orkiestra symfoniczna. Grająca najbardziej energetyczne kawałki, jakie w ogóle wymyślono. Oni wystąpili kiedyś na festiwalu w zastępstwie zespołu z Bułgarii, który nie mógł do nas dojechać i tak trochę nie był rozreklamowany, a dzisiaj już przyjeżdżają do nas jako gwiazda, bo są tego absolutnie warci. Czyli wymieniłem wszystkie zespoły, ale będą też niespodzianki. No takie, właśnie, imprezy towarzyszące. Planujemy też koncerty, które nie są zapowiedziane w programie, a wszystko na to wskazuje, że uda nam się je zorganizować. No, panonika to jest około 50 różnych wydarzeń towarzyszących. Były lata, że nawet ponad 70, ale no jakby dostosowujemy je do skali
festiwalu, więc różne warsztaty taneczne, warsztaty winne z degustacjami połączone, warsztaty artystyczne, warsztaty rozwoju takiego osobistego, filmy pod gwiazdami, wędrówki po górach, teatrzyki, no naprawdę bardzo dużo, duża oferta dla osób w każdym wieku, od dzieci po wręcz seniorów. Szczegóły dotyczące imprezy można znaleźć na stronie, tam są i aktualności, i cały repertuar, i informacje dotyczące wioski festiwalowej, więc tutaj jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do tego, aby śledzić stronę specjalną poświęconą festiwalowi. I na koniec, panie dyrektorze, dwa słowa na temat festiwalu teatralnego, to już dużo w naszej stacji na ten temat było i pewnie dużo jeszcze będzie. No, wszyscy szykujemy się na to, że ten festiwal się odbędzie 28 września, tak? Dobrze. 28? Tak, ja mogę się pomylić, ale chyba, bo tak, bo to była nazwa, data była zmieniona do 21 października. Bilety wciąż można kupować. Wciąż można kosztować, chyba na pojedyncze spektakle one się skończyły, albo tam dostały dosłownie jakieś pojedyncze miejsca, natomiast na część spektakli bilety są jeszcze dostępne. Proszę sobie przypomnieć, rzeczywiście w poprzednich latach no te bilety były nie do kupienia. Natomiast my postanowiliśmy od razu zmienić jakby metodę dystrybucji, udostępnić je wszystkim zainteresowanym osobom. Można sobie wejść na stronę festiwalu i nasz system sprzedaży biletów i kupić w internecie na dowolny wybrany spektakl, na dowolne wybrane miejsce, łącznie, proszę państwa, sensacja z Teatrem Narodowym, którego nigdy nie mieliśmy w Starym Sączu, w cenach tańszych niż ten sam spektakl prezentowany w Warszawie, więc absolutnie okazja, wielkie święto teatralne. Cieszymy się, chociaż no wiadomo, znane są perypetie, dlaczego on nie jest organizowany w Nowym Sączu, że mogliśmy jakby zaoferować dach i taką rodzinę temu festiwalowi. Organizują go te same osoby, które robiły to przez ostatnie ponad 20 lat, więc gwarancja najwyższej jakości. I warto się rzeczywiście pospieszyć. Na niektóre spektakle zostało już kilka miejsc. Dzisiaj rano sprawdzałam, więc są to świeże i aktualne informacje. Są też sądeckie akcenty, jak zawsze zresztą na festiwalu teatralnym, czyli sądecki teatr. Jest też wystawa fotografii, też zawsze towarzysząca tak, festiwalu. Tak, tym razem fotografii teatralnej. Nasz kolega Jerzy Cebula i Andrzej Rams. Jeszcze, ponieważ jesteśmy optymistami, powiem, że jeszcze mamy jedno wydarzenie zaplanowane na jesień. Festiwal jazzowy. Sound Jazz Festival to będzie już trzecia edycja. No tutaj ryzyko jest troszkę większe, bo ten festiwal jest planowany listopad i grudzień. Natomiast jeżeli będzie możliwość organizowania festiwali, czy w ogóle koncertów, nawet z ograniczeniami, to my ten festiwal zrealizujemy, więc już państwa serdecznie zapraszam. To chyba taka też perełka. To jest bardzo trudny projekt, ale jesteśmy z niego bardzo dumni, bo my lubimy trudne wyzwania. Tak, była potrzeba chyba organizowania festiwalu jazzowego. No, mamy taką misję, że też prezentujemy niekoniecznie tą najprostszą w odbiorze muzykę i bardzo cieszymy się, że te nasze koncerty znajdują swoich odbiorców i to jest to najważniejsze. To jest najważniejsze, tak. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio, za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy aktualnie, znaczy na bieżąco może informować naszych widzów, internautów o tym, co się dzieje w Starym Sączu, co się dzieje w Centrum Kultury i Sztuki. Moim i państwa gościem był Wojciech Knapik, dyrektor tejże wspomnianej przed chwilą placówki. Dziękuję serdecznie za rozmowę jeszcze raz. Dziękuję również. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.